Cześć, witajcie na moim kanale. W tym odcinku gościmy wyjątkową osobę. Jest to Emrys, który jest druidem, praktykuje druidyzm. Witaj, Emrysie. Cieszę się, że się zgodziłeś spotkać ze mną i z moimi widzami. Cześć. Mi też jest szalenie miło, że mogłem cię poznać prawie osobiście. Mi też i bardzo żałuję, że nie udało nam się spotkać, tak wiesz, osobiście. To, co już ci wczoraj pisałam na Messengerze, ale no... Ty jesteś gdzieś w okolicach morza, mieszkasz, bałtyckiego, tak? Nie aż tak daleko na północ, bardziej typowa Warmia i Mazury. No, no właśnie, to i tak daleko od Wrocławia, więc nie miałam jeziora. Nawet... No, dobrze. No właśnie, to nawet nie miałabym jak do ciebie przyjechać, ale mam nadzieję, że się kiedyś zobaczymy na żywo, że będziemy mieli okazję się poznać. Dobrze, przejdźmy do konkretnego już odcinka. Słuchajcie, porozmawiamy sobie dzisiaj o druidyzmie. I często zadajecie mi pytania na ten temat, co to w ogóle jest. Ja się tym nie param za bardzo, chociaż myślę, że Wika jest blisko raczej do druidyzmu. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Ma dużo cech wspólnych. No właśnie, ale tu jednak Emrys jest ekspertem w tej dziedzinie, bo prowadzi stronę o druidyzmie swoją, tak? To jest twoja strona, czy prowadzisz ją? Tak, dokładnie moja. Tak, oraz fanpage na Facebooku, więc no, z pewnością masz o wiele większą wiedzę w tym temacie niż ja. Także zacznijmy. Jeszcze, jak już mam ciąg myśli, to wam powiem, żebyście od razu pisali komentarze, jakieś pytania, czy jakieś swoje przemyślenia na temat druidyzmu. Zachęcam was do tego, zostawcie też kciuka w górę i subskrybujcie kanał. Zapraszam was też na wszystkie sociale Emrysa, wszystko macie w opisie. Tymczasem zacznijmy. Emrysie, powiedz nam, na czym polega współczesny druidyzm? Czym w ogóle jest druidyzm? Bo to jest taka dla mnie bardzo fascynująca rzecz, no bo druidzi istnieli jeszcze przed czasami tymi, wiesz, Juliusza Cezara i takie tam, a to jednak za czasów właśnie Juliusza Cezara jest najwięcej takich tekstów różnych o druidach, no i raczej też oni nie spisywali swoich praktyk, no i też podobno dawniej było tak, że około 20 lat się jakby uczyło, żeby zdobyć ten tytuł druida. Więc powiedz, jak to jest współcześnie? Okej, bo wszystkie te kwestie, które teraz poruszyłaś, to rozmowa na 40 minut. Staram się nie rozgadać. Przede wszystkim mówiąc o współczesnym druidyzmie, warto by było rozdzielić takie kwestie jak ten druidyzm starożytny, o którym wspomniałaś, czyli to, jak wyglądali, kim byli, czym się zajmowali dawni druidzi i to, czym ten współczesny druidyzm jest, no dzisiaj, współcześnie, jak to ewoluowało i czym tak naprawdę zajmują się współcześni druidzi, więc ten obraz, który mamy druidów starożytnych, dawniej, tak jak mówiłeś właśnie o tych kronikach i przekazach historycznych, jak Juliusz Cezar, czy wszystkie ogólnie rzymskie, greckie przekazy, no też pochodzą z tej obcej ręki, bardzo często nieprzychylnej druidom, nieprzychylnej celtom, więc bardzo często ten obraz jest trochę zniekształcony, bądź no, pisany przez zwycięzców, jak bardzo często przyjęło się mówić. Więc trzeba do tych przekazów też podejść bardziej jako ciekawostek, ale też nie do pełni im ufać całkowicie. Z kolei to, co wiemy historycznie, trochę się starło z tym pojęciem, z tym widokiem na druidyzm w czasach romantyzmu, dlatego że ten starożytny druidyzm był na pewno trochę bardziej mroczniejszy niż to, co dzisiaj o nim myślimy. Czyli pewnie sama, jak myślisz o druidzie, spodziewałaś się bardziej zobaczyć dzisiaj właśnie starca, koniecznie z długą białą brodą w połowicznych latach. Wiesz co, pozwolę ci na chwilę przerwać, bo widziałam na twoim Facebooku różne zdjęcia, gdzie stoisz właśnie w takiej długiej szacie i nawet sobie myślałam, ciekawe, czy się dzisiaj tak ubierze. Ale też pięknie wyglądasz, więc no, nawet bez szaty i z szatą to wiesz. Broda ci nie jest do niczego potrzebna, żebyś wyglądał na człowieka, który para się takimi rzeczami. No ale kontynuuj. Dokładnie. No są to jakieś stereotypy, które no, zatarły się w naszym postrzeganiu pewnych rzeczy. I to nie tylko druidyzmu. Takie stereotypy funkcjonują wszędzie. No, sama jeśli nazywasz się czarownicą, wiesz, jak ludzie też na ciebie czasami patrzą. Ci niewtajemniczeni, którzy żyją w tych ciasnych stereotypach, nazwijmy to takich właśnie
bardzo płytkich czasami. Z kolei dawni druidzi no, byli tą kastą kapłańską, czyli byli trochę bardziej, powiedziałbym, mroczni, ale też nie w tym znaczeniu takim bardzo negatywnym. Byli przede wszystkim postrzegani jako kapłani, chociaż idąc za tym rysem historycznym, możemy też stwierdzić z całą pewnością, że byli w tych przekazach traktowani bardziej jako filozofowie, jako strażnicy pewnej tradycji wśród danych plemion, wśród danych ludów. Byli też sędziami, pełnili mnóstwo różnych funkcji, jako medycy, lekarze, astronomowie, sędziowie. Bardzo często też doradzali królom, a czasami według też tych mitologicznych przekazów bywali też królami, czyli też dzierżyli tą władzę. No właśnie. To jest ten obraz taki bardzo też niejasny, dlatego że sami Celtowie, sami druidzi uważali, że pismo, mówiąc bardzo kolokwialnie, jest dla słabeuszy, że cała ta wiedza, którą dysponują i wszystkie te nauki, które, mądrość nauki, które posiadają, może być przekazywana tylko wyłącznie ustnie, że powinna to zachować pamięć ludzka, wyćwiczona pamięć ludzka, więc to było na pierwszym miejscu, dlatego nie mamy żadnych źródeł pisanych, nie mamy żadnych przekazów typowo od Celtów, typowo od druidów, którymi moglibyśmy poprzeć się teraz i pokazać, jak naprawdę wyglądali druidzi, kim byli i czym się zajmowali. Korzystamy z tych przekazów historycznych. Mówisz bardzo mądre rzeczy. Ja właśnie chciałam to powiedzieć na początku filmu. Cieszę się, że to teraz powiedziałeś, że druidzi to nie byli tylko kapłani, ale oni właśnie też mieli duże znaczenie polityczne w życiu społecznym. Byli darzeni olbrzymim szacunkiem. Nierzadko właśnie byli o olbrzymiej władzy lub bardzo blisko władzy. To też warto mieć na uwadze, bo ludzie mają właśnie takie wyobrażenie, jakie ty mówiłeś, że to byli tylko kapłani, którzy odprowadzali jakieś rytuały. Nie, oni mieli naprawdę bardzo, bardzo duży wpływ na życie w społeczności. Mhm. Dokładnie, no, nawet samo to, o czym mówiliśmy, czyli że byli doradcami królów, ale bardzo często też w tych przekazach historycznych utrwaliła się ta wiedza, że druid mógł zabierać głos nawet przed królem, więc to jakby pokazuje jego pozycję wśród ludzi, wśród plemion, w których pełnił tą funkcję. I powiem ci też, że jako taką ciekawostkę w tych rzeczach, jakby siedzę w tym druidyzmie już trochę lat i na bazie tych wszystkich rzeczy, które przeczytałem, odkryłem, jest też bardzo ważne sformułowanie, do którego też taki wniosek, do którego doszedłem, że druidzi właśnie ja, patrząc, myśląc o druidach, nie postrzegam ich w takiej formie typowo kapłanów, jako kapłan typu ksiądz, typu ofiarnik, tak jak powiedzielibyśmy u Słowian żerca. Dlatego, że ten stan kapłański u Celtów jako druidzi był o wiele bardziej złożony i druidzi w tamtych czasach byli bardziej pośrednikami pomiędzy boskością a ludźmi, czyli pełnili funkcję w rytuałach, prowadzili obrzędy, ale też nie byli typowymi kapłanami, dlatego że właśnie pełnili mnóstwo ról, mnóstwo funkcji, które stawiały ich w no, zupełnie innym świetle niż typowych kapłanów. Ciekawostką też jest, odnośnie jeszcze tej historii, zanim przejdziemy do współczesności, jest też prawo geis, czyli prawa gessa. Były to też takie forma nakazów, zakazów, które stosowali starożytni druidzi i to też obrazuje ich taką funkcję może nietypowych właśnie kapłanów, ale też nie wywyższającą ich trochę spośród ludu. Dlatego, że te prawo geis, prawa gessa było formą zakazu, nakazu nakładanego na konkretnego człowieka bądź jego ród, bądź całą społeczność, a w wypadku złamania takiego nakazu nałożonego przez jakiegoś druida, no trzeba było się liczyć z konsekwencjami, nazwijmy to do tytułu twojego kanału, paranormalnymi. Zaznał po prostu jakiś klęsk, katastrof, bądź po prostu coś złego go spotykało za złamanie tego zakazu. I co ciekawe, te prawa nakładane przez druidów nie mogły być cofnięte ani w jakikolwiek sposób ominięte, ani przez żadnego człowieka, ani, co ciekawe, przez bogów. Było to prawo ponad mocą boską i ponad mocą ludzką. Więc dlatego to daje nam obraz druidów, że byli kimś zupełnie wyjątkowym, jakby
trochę obok tych wszystkich funkcji, tytułów i kapłanów różnych innych kultur. A to w takim razie, jak to teraz wygląda we współczesności? Bo ty no, nie stoisz gdzieś blisko polityków chyba, czy stoisz? Jak najdalej. No właśnie, więc jak wygląda praktyka współczesnego druida? Jak wygląda praktykowanie druidyzmu w XXI wieku? Wiesz co, współczesny druidyzm wyciąga tak naprawdę wszystkie takie fajne wartości z tego starożytnego druidyzmu jako z takiej duchowej drogi, która zbliża nas do takiego pradawnego rytmu bliżej natury. Najprostsza definicja, dlatego że wszyscy druidzi bez względu na różne odłamy, na różne definicje druidyzmu, które każdy druid ma, myślę, własną, jest też właśnie ta droga bliżej natury, że to jest coś, co zależy każdemu druidowi, no i też jest to związek z tymi innymi religiami naturalnymi bądź czarostwem, które też skłania nas w kontaktach z bogami, energiami, bytami, duchami, ze światem po prostu, z tym, co nas otacza, do tego głębszego obcowania z cyklami roku, z cyklami natury. Opowiedziałbyś o 7 darach druidów? Mógłbym. Nie wiem, czy wszystkie tak dokładnie bez ściągi wymienię, żeby się nie pomylić też w kolejności. A to spokojnie, tak po prostu mógłbyś opowiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, bo widziałam na twojej stronie, link macie w opisie, zakładkę właśnie o tych 7 darach i jestem ciekawa, o co w ogóle w tym chodzi. Wiesz co, to też ma związek z właśnie tą, można powiedzieć, trochę odkopaną ścieżką, dlatego że ten druidyzm, tak jak mówiłem, bazuje na tych starych tradycjach, ale też przeszedł, no nie ukrywajmy, tą ewolucję, zwłaszcza w czasach romantyzmu, kiedy wrócono do tych właśnie bardziej naturalnych ścieżek ludzkości. I odkryto właśnie na powrót, że byli sobie druidzi, że to byli właśnie mędrcy Celtów. No i na bazie tego połączenia, tego próby ponownego połączenia się z tą tradycją dawną, sięgnięto właśnie do takiego wyobrażenia, które dzisiaj mamy, czyli białe szaty, długie brody, takie bardzo, nazwałbym, miękkie spojrzenie na druidyzm. Takie pluszowe. Dokładnie, dokładnie. Coś takiego bardzo, bardzo pluszowego, miękkiego, bezpiecznego, czyli światło, słoneczko, wiadomo, wszystko co najlepsze. Zapominając też trochę o tej głębi, że jednak jest to pewna praktyka duchowa i jednym właśnie z darów druidyzmów na przykład, zachęcam też do przeczytania tych wszystkich, bo to dość rozległy tekst, który też jest inspirowany twórczością Filipa Kargoma, czyli byłego szefa organizacji też, w której jestem, do której myślę, że jeszcze tam w późniejszej rozmowie opowiemy. Ale odnośnie tego pierwszego daru druidyzmu dla ludzi, do którego warto sięgnąć, jest przede wszystkim też filozofia. Czyli jest to pewien sposób na życie, spojrzenie na świat właśnie przez w o wiele głębszy sposób, żeby doceniać i dostrzegać właśnie wszystko to, co nas otacza, żeby nie żyć tylko i nie czerpać jakby z tego życia, ale w taki bardzo materialny sposób. Dlatego, że druidzi też podchodzą i widzą świat no w taki, powiedziałbym, dość prosty sposób. Dlatego, że w odróżnieniu do innych religii, innych ścieżek, nie rozdzielają sfery sakrum od profanum, od tej świeckości, tylko celebrują po prostu całość tego, co widzimy. Więc wszystko uważamy za święte. To jest piękne. Dokładnie. I to jest też ten związek z naturą, z podążaniem tym pradawnym rytmem. Już nawiązałeś do tego, ale chciałabym to trochę rozwinąć, a mianowicie mroczne strony druidyzmu. Bo na przykład, właśnie co ty masz na ten temat do powiedzenia? Bo za czasów Juliusza Cezara opisywano druidów, i tutaj zacytuję, sobie nawet zapisałam, National Geographic, uważali za pobożny obowiązek pokrywanie swych ołtarzy krwią jeńców i zasięganie porady bóstw za pomocą ludzkich wnętrzności. Poza tym kanibalizm, czy też ten kultowy człowiek z Wikliny,
gdzie, no wiadomo, różne ofiary, jakieś rytuały. Co masz do powiedzenia w tym temacie i czy oczywiście tu się musi naturalnie wysunąć to pytanie, bo pewnie na bank się coś pojawi takiego w komentarzach, czy we współczesnym druidyzmie składa się krwawe ofiary? Więc właśnie mogę podsumować też to, co mówiłem jeszcze przed chwilą i przejść właśnie idealnie do tego. Dlatego, że to jakby mroki trochę druidyzmu, nazwijmy to tak, to jest też wersja jakby trochę zwycięstwa, więc musimy wziąć na to trochę poprawkę i spojrzeć na to trochę szerzej, że bardzo często w tych przekazach historycznych, które były pisane, żeby też zniekształcić trochę obraz druidów i nadać im pewien barbarzyński, typowo negatywny wydźwięk. Z kolei, jeśli chodzi o ofiary z ludzi, czy w ogóle ofiary, nazwijmy to krwawe, z krwi, musimy też spojrzeć na to z punktu widzenia historycznego, czyli w tych czasach starożytnych składanie ofiary ze zwierząt bądź też z jeńców było czymś normalnym dla wszystkich kultur, więc te ofiary były obecne i stanowiły jakby etap rozwoju danych ludzi na tamten moment. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie te ofiary są kompletnie niedopuszczalne i jakby współczesny druidyzm jest typowym zaprzeczeniem takich ideologii, takich ofiar. Wręcz przeciwnie, współczesny druidyzm, myślę, że jedną z takich wspólnych definicji jest przede wszystkim celebracja życia. Dlatego, że życie też jest traktowane jako jedno z najwyższych świętości, więc jakakolwiek ofiara, czy ze zwierzęcia, czy nawet z człowieka, jest kompletnie w sprzeczności z całym tym ruchem, z całą ideologią współczesnego druidyzmu. A to nie było tak, że właśnie też kiedyś ludzie się zastanawiali, czy na pewno tak było i takie tam, a potem wyłowili z jakiegoś bagna to ciało człowieka, które po zbadaniu okazało się, że było składane w ofierze, tylko to bagno je jakby tak zakonserwowało i można je gdzieś zobaczyć w jakimś muzeum, czy się mylę może. To była potrójna śmierć zadawana też właśnie. No właśnie, więc to jest poniekąd dowód tego, że oni takie rzeczy robili. Dokładnie. Tylko też ja do tego podchodzę w ten sposób, że ta religia Celtów, właśnie, to jest też bardzo kluczowe, że religia Celtów, też nigdy nie możemy mówić o jakimkolwiek państwie celtyckim, że to nie była zorganizowana, nazwijmy to kolokwialnie, machina celtycka, że nie istniało nic takiego jak jedne wielkie państwo Celtów, więc nie było jednej struktury celtyckiej. Każde plemię tak naprawdę miało jakby swoich bardzo często bogów, swoje nazwy na określone wydarzenia bądź też właśnie bóstwa. Więc podejrzewam, że różne ofiary były też różną praktyką ze względu na region, czy też lokalne upodobania danej społeczności. Więc jakby traktuję te ofiary, że owszem, one jak najbardziej mogły być, ale nie stanowią jakby całej definicji, nazwijmy to, celtyckiego świata, że to wszędzie tak wyglądało, choć w tamtych czasach myślę, że ofiary z ludzi, z jeńców, czy też przez poświęcenie czy siebie, czy też właśnie i władców, i czy symboliczne, czy prawdziwe, i czy ono było, czy nie, myślę, że bardziej tak. Mm-hmm. To jest ciekawe, to są takie mroczne oblicza historii. Właśnie mówiłeś, że romantyzm to trochę zatarł. Coś w tym jest, że coś tak wybiela, ale jednocześnie nie można zapominać, że takie rzeczy się działy i wyciągać z nich lekcji. Właśnie to, co mówiłeś, to traktowanie życia jako największą cnotę, to jest coś, do czego ludzkość po prostu musiała dojść. Rozumiesz? No dobra. No, bardzo fajnie opowiadasz. Więc ludzie ewoluują i też jakby... No właśnie. Zawsze staram się właśnie patrzeć na to przez pryzmat całego tego cyklu, czyli od samej starożytności, jak to się rozwijało, nawet przez ten właśnie romantyzm, że romantyzm nadał trochę taki cukierkowy wydźwięk temu druidyzmowi, ale w zasadzie trochę dobrze zrobił, bo te wartości zupełnie były przetasowane, zmienione i dostosowane bardziej, przygotowane do tej formy, do której rozkwitł druidyzm w tych naszych czasach współczesnych. No właśnie. No dobra, opowiesz, jakie święta obchodzisz,
Albo może nie. To jest takie dziwne pytanie, no bo jednak wika i druidyzm to są w zasadzie te same święta, tak samo się nazywają, Beltane i inne takie, ale może pokrótce powiesz, jak wygląda twoja praktyka obchodzenia świąt. Okej. Okay. Znaczy właśnie to, co powiedziałaś na samym początku odnośnie też wika i czarostwa ogólnie, to jest właśnie ta cecha wspólna, że wszystkie te ruchy, nazwijmy to religii czarownic, tak mogę to nazwać, mają wspólne jakby źródło trochę z druidyzmem, dlatego że ten druidyzm faktycznie zwłaszcza przez Rzymian i potem przez chrześcijaństwo typowo został wyparty i no i nie oszukujmy się, on zniknął. To była ta kwestia tej tradycji, która zatarła się totalnie, że druidzi zniknęli na przestrzeni wieków, ale ta tradycja, nazwijmy to ludowa, bądź też folklor, tradycja bardowska, która przetrwała i ustnie w opowieściach, w pieśniach, we wszystkich mitologicznych wątkach i opowieściach, dała początek i przechowała tą wiedzę w takiej trochę innej oprawie. Czyli właśnie te wszystkie cechy wspólne, o których mówiłaś, jak Beltane, nazwy typowo celtyckie, dały też początek tradycji czarostwa współczesnego, czyli jest to ta cecha bardzo, bardzo wspólna, którą też dzielimy. I tak naprawdę te święta są bardzo podobne do siebie i myślę, że każda religia naturalna, czy religia nieobjawiona, tak bym to nazwał, czyli która opiera swoje działanie, swoją wiarę na cyklu i na obserwacji tego, co widzimy za oknem, czyli zmian pół roku, zmian cykli w naturze. Myślę, że to jest wszystko zawsze wspólne i ten kalendarz będzie bardzo podobny, zwłaszcza w symbolice. Więc cały rok obrzędowy, rozpoczynając od tego momentu, w którym jesteśmy, czyli w styczniu, na przestrzeni stycznia i lutego, jest to Imbolc, czyli też znane ci święto mleka, świec, też poniekąd światła, które możemy nazwać i też Brygid, czy też święta Brygida odgrywa tutaj dużą rolę. Wiesz co, może przeskoczę te wszystkie święta, które obchodzę, bo jest to 8 głównych sezonowych świąt i zobaczymy też wspólne cechy, które usłyszysz, a potem jeszcze mogę z chęcią opowiedzieć też o tym, jak podchodzę do tych świąt, czyli jakie one Dobrze. Mają znaczenie symboliczne. Miałam się dopytać. Ubiegasz mnie. Kontynuuj, okay, proszę. Więc potem drugie święto jest oczywiście astronomiczna równonoc, czyli równonoc wiosenna, która opiera się właśnie na zrównaniu nocy z dniem, czyli pierwsze tak naprawdę w pełni wiosenne święto. Później jest Beltane, które jest też tym świętem, jednym z wielkich 4 świąt, które są związane z tą dawną tradycją wypasania zwierząt u Celtów. No i też jest to, wiadomo, festiwal płodności, takiej też inicjacji w seksualność, ale o tym też opowiem, bo to strasznie trochę brzmi, ale żadne orgie tu nie wchodzą też w te spektrum. Potem oczywiście mamy czerwiec, no i największy, jedno z największych obchodów wśród druidów i nie tylko, myślę, czyli przesilenie letnie, o którym też opowiem chyba przy tych takich trochę rozwinięciu, czym dla mnie to jest. Więc przesilenie letnie. Później mamy święto chleba, które też jest, myślę, że w twojej praktyce obecne chyba pod inną nazwą. U mnie jest to Lunasa od boga Luga. Wiem, że bardzo dużo część Wiccan obchodzi Lammas, dobrze pamiętam? Lammas, ale Lunasa też się to nazywa w ten sposób. Więc to są podobne nazwy w zasadzie, więc... Tak. Trochę inną genealogię mają, czyli Lammas jest bardziej od tego chrześcijańskiego święta chleba, na przestrzeni wieków po prostu funkcjonowało. Lunasa właśnie pochodzi od tego celtyckiego bóstwa światła i młodości, i tej właśnie witalności. Potem oczywiście zbliżamy się do końca roku, bądź końca tej pory jasnej, czyli ostatnim tym świętem pory jasnej jest jesienna, czyli tak zwane święto plonów, kiedy celebrujemy wszystkie te
obfite dary, jakie uzyskujemy czy w naszym życiu, czy z ogrodu. No i dochodzimy do jednego z moich ulubionych okresów i myślę, że twojego też, dlatego że na twoim Instagramie widziałem Halloween Queen. Tak, dokładnie, jestem dokładnie. Halloween Queen. Dokładnie. Ja uwielbiam jesień. Ja też, to jest najlepsza pora, jeśli chodzi dla mnie, najbardziej mistyczna, tak, obchodzona, ale w pozytywnym sensie tą magią, która dokładnie jest... Dokładnie tak. No więc wreszcie ktoś mnie rozumie. Nie, no tak, tak, dokładnie się z tobą zgadzam, tak. Więc to jest te połączenie z przodkami, z tą całą tak. magią, mistycyzmem, ale i pewnym wyciszeniem, dlatego że na jesieni przechodzimy do tego marazmu trochę, o którym też za chwilę opowiem jeszcze tak przy rozwinięciu, czym dla mnie są święta jako druida, ale święto przodków, czyli Samhain. Samhain, zależy jak to z Polska, czy nie z Polska, czy używa tych starych nazw walijskich, irlandzkich, ale każda forma myślę, że jest obecna. Wśród akurat moich przyjaciół funkcjonuje Samhain, czyli taka bardzo spolszczona wersja. Samhain. Dokładnie, no ja tak. używam jako Saun. A ty jak mówisz? Saun. Sawin? Albo Saun, krótko. Zależy właśnie od formy, skąd się wywodzi. Tych nazw jest trochę więcej. Saun, Saun. Zależy też, w jakim sposób to zapisujemy. Czy bardziej właśnie z tym, nazwijmy to, dialektem irlandzkim czy walijskim. Ale jedno i to samo wiadomo, święto przodków. No i ostatnim świętem w takim naszym roku kalendarzowym jest oczywiście Alban Artan, czyli przesilenie zimowe, czyli typowe święto nadziei, światła, odrodzenia Boga, odrodzenia jakby nadziei na powrót światła i odrodzenia w naturze. Na drodze swojego druidyzmu, bo też jakby początkową dla mnie ścieżką było też czarostwo, dlatego że odkąd tylko sięgam pamięci, jak miałem 15 lat, zajmowałem się typowo magią, czyli tym, co po prostu mistyczne, tym, co duchowe i odkrywaniem swojej duchowości. I ta ścieżka przez te różne formy czarostwa zaprowadziła mnie właśnie na drogę druidyzmu. I wtedy właśnie odkryłem znaczenie tych świąt w takiej trochę głębszej formie. I nie wiem, czy masz podobne przemyślenia, ale dla mnie ten kalendarz obrzędowy, cykl roczny, zawiera w sobie taką prawdziwą magię, którą można odkryć, czyli tak jak mówiliśmy o początku tych świąt, poczynając od tego momentu, w którym jesteśmy, czyli Imbolc, jest to też okres, tak jak u Celtów było to święto mleka, rodziły się jagnięta i obrazuje to w naszej psychologii obraz też niemowlęctwa, kiedy potrzebujemy takiego trochę podśpiewu bogini Brigid jako matki, takiego poczucia bezpieczeństwa. Też zaczyna się rok, rozpoczyna się nowy sezon, ale wszystko jest jeszcze uśpione, więc jesteśmy w tym okresie takiego niemowlęctwa, takiego bycia bardzo małym dzieckiem. Takiego nawet trochę zawieszenia też. Dokładnie, dokładnie. No. Takiego oczekiwania na wejście wiosny, na narodziny. Tak. No i tym pierwszym aspektem właśnie wchodzenia, nazwijmy to w okres w psychologii, przekładając właśnie te święta na tą psychologię, którą też dostrzegłem, jest spojrzenie na święto, czy to właśnie związane z równonocą wiosenną, czyli te pierwsze letnie święta, ale i Beltane jest tym świętem wiosennym, które inicjuje bardzo często w te energie płodności, seksualności, ale w takim bardzo pozytywnym aspekcie, tak żeby to kojarzyło nam się z czymś takim bardzo naturalnym, normalnym, podobnie jak ma to miejsce w okresie, kiedy dochodzimy do wieku nastoletniego, kiedy jesteśmy inicjowani w swoją seksualność, w wszystkie te energie związane z pierwszymi miłostkami chociażby, więc jest to czas na nowe początki, taki bardzo wybuchowy też emocjonalnie. No i jest to też związane z cyklem natury, kiedy wszystko budzi się do życia. No i widzimy tą moc płodności w naturze, kiedy wszystko obrodzi kwiatami i wybucha tą zielonością. Z kolei potem te święto przesilenia letniego, czyli rytuał wody, rytualne kąpielie, tak jak to u Słowian bywa z nocą kupały. Jest to też cecha wspólna wśród celtyckich kręgów i myślę, że czarostwa też. Czyli też w tej psychologii są to święta, podobnie jak Lunasa Lamas 1 sierpnia, związane z przejęciem odpowiedzialności, czyli dochodzimy do połowy roku, czyli na kole roku do południa,
kiedy stajemy się tymi młodymi dorosłymi, czyli budujemy rodzinę, zakładamy własne miejsca, własne rodziny. No jest to też to przejęcie odpowiedzialności na kole roku i obrazuje to też jakby pozyskiwanie plonów, kiedy natura, to co zasialiśmy, rodzi nam plony w okresie tym typowo letnim. No i potem dochodzimy do już naszego ulubionego okresu, czyli jesieni, kiedy przychodzi nam te plony zbierać. No i w tym psychologicznym aspekcie, na jaki patrzę na święta, dla mnie jest to też okres starości, czyli dążenia do poniekąd bramy innego świata, kiedy dochodzimy do okresu starzenia się, ale jest to też taki magiczny czas dostrzegania tego, czego nie dostrzegają jakby młode formy świąt, czyli że warto się czasami zatrzymać, warto popaść w pewien marazm i spojrzeć na te wszystkie swoje osiągnięcia, na wszystkie swoje plony, które zebraliśmy i w życiu, i to, o czym obrodził nas dany rok. No i to jest okres wyciszenia, oczekiwania na spotkanie z przodkami. Więc w tym aspekcie, takim cyklu roku, który odkryłem, ten czas właśnie tego marazmu jest dla mnie i myślę, że dla wielu innych druidów czasem przygotowania się do tej pory ciemnej jako do okresu wyciszenia. Podobnie jak starość przygotowuje nas do przekroczenia tej granicy pomiędzy życiem a śmiercią i przejścia na drugą stronę, by po prostu, kiedy przyjdzie ten odpowiedni czas, podejść do tego ze spokojem i z zupełnie innym spojrzeniem, żeby nie reagować może strachem i niepewnością, tylko być po prostu z wdzięcznością, podejść do tych swoich plonów, które się zebrało i co się po sobie zostawia. No i okres właśnie ciemności, bycia trochę w ukryciu, czyli ten okres zimowy do przesilenia zimowego jest okresem takim właśnie, jak też powiedziałaś, który mamy teraz, czyli już jesteśmy w tej nadziei odrodzenia światła, już możemy wyczekiwać tych pierwszych momentów, kiedy zauważymy jakieś zmiany w naturze, że coś zacznie zielonego się pojawiać i wydobywać z ziemi. No na razie czekamy i jest to też czas właśnie taki podniosły i obserwacji. A się zasłuchałam. No, pięknie, ja pięknie. Pięknie, pięknie opowiadasz i powiem ci, że mam podobne przemyślenia, w sensie dla mnie, ja w zasadzie jak się tak zastanawiam, to zanim w ogóle zaczęłam zgłębiać takie tematy, jak byłam totalnym dzieciakiem, chodziłam do podstawówki i takie tam, od urodzenia w zasadzie, od przedszkola, to ja jakby dla mnie to było naturalne, żeby żyć w zgodzie z tym cyklem, w sensie jak była, i myślę, że poniekąd chyba każdy człowiek tak ma, że jak na przykład jest jesień, zima, to jest taki zastój, trochę właśnie marazm, takie rozmyślanie, kontemplacja, wiosna to jest, wiesz, odrodzenie, tak tam, jakbyśmy to, my jesteśmy tak zaprogramowani, że my z tym totalnie rezonujemy, rozumiesz, o co chodzi? Takie są moje odczucia i myślę, że każdy, kto zgłębia właśnie taką czarostwo czy jakieś religie naturalne, to takim osobom brakuje celebracji tego. W sensie nie wystarczy im tylko spojrzeć za okno czy zastanowić się na chwilę nad swoim życiem podczas jesieni czy listopada czy wiesz, takich rzeczy, tylko po prostu pragną jeszcze bardziej się z tym połączyć. Dogłębnie to zrozumieć, jakoś mieć jakieś w swoim życiu jeszcze bardziej to celebrować. I ja tak właśnie miałam, jestem tego idealnym przykładem. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale ja właśnie dzięki tobie właśnie, to moje odczucie, taka potrzeba serca popchnęła mnie do tego, żeby zgłębiać takie tematy. No. Tak i właśnie wiesz co, nawet to co mówisz bardzo mądrze, zresztą, więc podpisuję się pod tym całkowicie. Obserwuję też jakby w swoich działaniach i właśnie też na pewno to widzisz działając właśnie na kanale i we wszystkich swoich tutaj miejscach, czyli że ludzie jakby doszli do tego momentu współcześnie, kiedy potrzebują i wracają do tej swojej naturalnej potrzeby, że jest jakieś puste miejsce w ich życiu, że potrzebują tak. Tego połączenia, tak jak mówisz pięknie, tej celebracji tego po prostu przeżywania każdego roku, takiego rytmu. Jest to taka nasza naturalna potrzeba, którą gdzieś tam trochę po drodze zgubiliśmy, ale coraz więcej ludzi
Nie lubię tego określenia trochę, ale myślę, że to jest właściwe, budzi się. Budzi się. Budzi się do tego, do tej swojej potrzeby i jakby zagląda w swoje wnętrze i dochodzi do tego, że czegoś mu brakuje, że potrzebuje właśnie większej więzi z tym, co go otacza, z naturą, że no taki powrót do korzeni trochę. Tak, ale zauważ, że po prostu człowiek potrzebuje cyklu, potrzebuje tej regularności w roku i na przykład Kościół dał to wielu ludziom, bo mają ten rok liturgiczny i takie tam, a mimo wszystko ludzie odchodzą od Kościoła, bo jednak rozchodzi się o tą pierwotność, o to, że to dla niektórych nie jest naturalne, że wiesz, że to im po prostu nie wystarczy, że chcą się połączyć z naturą, z tym, co ich otacza. No to jest dla mnie piękne, ja tak właśnie miałam. No moglibyśmy tak rozmawiać i rozmawiać o tym, a tu czeka jeszcze bardzo dużo pytań. Już pytałam się, jakie święta obchodzisz, opowiedziałeś o tym wszystkim bardzo dokładnie, więc mógłbyś powiedzieć, w jakich bogów wierzysz, czy w ogóle jakich też traktujesz, czy traktujesz ich w sposób dosłowny, czy może są dla ciebie pewnym uosobieniem, nie wiem, czy to jest dobre słowo, zjawisk naturalnych. Wiesz co, staram się trochę odejść od takiego postrzegania właśnie, czy staram się odejść, może inaczej. Na bazie swojej całej praktyki, bo też jakby definicją druidyzmu, taką najlepszą dla mnie, jest definicja jednej mojej znajomej z Irlandii, która stwierdziła na podobne pytanie właśnie, czym dla niej jest druidyzm. I ja to powtarzam do znudzenia i też u ciebie też muszę to powiedzieć, dlatego że dla mnie to jest perfekcyjna definicja druidyzmu, że jest tyle definicji druidyzmu, ilu jest druidów. Ale to jest jak ze wszystkim. Nawiązując właśnie do twojego pytania, czyli o taką moją praktykę odnośnie bogów, to na samym początku, jak miałem naście lat, podchodziłem do tego bardzo intuicyjnie, czyli jakby zawsze robiłem rzeczy, których nie potrafiłem nazwać, wyjaśnić i na takiej bazie stworzyłem swoją praktykę, na bazie doświadczenia i właśnie to była praktyka. Nie jestem dużym fanem teorii, staram się to nadrabiać i to jest jakby moja lekcja, którą cały czas przerabiam, żeby intuicja i te działania magiczne ok, ale jednak żeby mieć tą wiedzę też teoretyczną, żeby potrafić coś nazwać, przekazać, żeby tą wiedzę ugruntować. I tak samo tyczy się to mojej ścieżki odnośnie bogów, czyli o pytanie, które zadałaś. Czyli na samym początku, zanim bardzo mocno wszedłem w druidyzm, tak nazwijmy to oficjalnie, zostałem druidem, wyglądało to tak, że skakałem po różnych systemach, po różnych panteonach, nazwijmy to bóstw, pracując z tym, co czułem w danym swoim etapie życia, czego potrzebowałem. Więc moje podejście do bogów jest takie, powiedziałbym, luźne, ale nie w tym odniesieniu, że traktuję ich luźno, tylko że podchodzę do wszystkiego może nie jako uosobienie sił natury, jako jeden z przejawów, jako emanacja tej siły, owszem, ale myślę, że każdy, kto pracował z energią bóstw, z jakimikolwiek bóstwami, to też jakby ma takie spójne wyobrażenie na to, że to są siły, które jak najbardziej mogą odpowiedzieć na nasze wezwanie, na nasz rytuał, że są jakby namacalną siłą, która jest obecna tak samo jak i my po prostu w otaczającym nas świecie, tylko nie w takim fizycznym aspekcie, w jakim postrzegamy my świat. Z kolei jeśli chodzi o bóstwa, takie typowo dla mnie, przepraszam, że tak owijam trochę tą wypowiedź. Nie, kontynuuj, proszę, kontynuuj. Tak, dobrze. Przejdę już trochę do rzeczy, dlatego że nie mogę odpowiedzieć na to tak bezpośrednio wprost, bo ta odpowiedź nie jest tak prosta. Odnośnie samego druidyzmu i mojej praktyki z bogami, to powiem ci, że odkryłem podczas właśnie tej praktyki druidystycznej takie połączenie, które mnie zaskoczyło, z tego względu, że wchodząc na tą ścieżkę, byłem nastawiony typowo na celtycki panteon, na celtyckich bogów, jak Cernunnos, Rogaty, jak nawet irlandzka matka Danu, Morrigan, bardzo silne aspekty, takie bardzo znane i bardzo takie wyraźne energetycznie przede wszystkim, jeśli się z nimi pracuje. Ale doszedłem do takiego momentu, kiedy zupełnie droga mnie zaskoczyła na tym moim druidyzmie.
Dlatego, że odkryłem, że druidyzm zaprowadził mnie na drogę do korzeni, ale na miejsce, w którym żyję, czyli połączył mnie z ziemią typowo. I powiem ci, że na tym, na mojej praktyce teraz są obecne bóstwa celtyckie, bo zawsze czułem bardzo duże połączenie z Morrigan, czyli z panią kruków, boginią wojny, zniszczenia, ale też płodności życia. Więc to nie jest takie typowo negatywne i złowieszcze bóstwo. Warte odkrycie, warto poczytanie jako bogini matka, też bardzo, bardzo ciekawa postać w panteonie celtyckim. Też gdzieś tutaj za mną był nawet poseł Kermulosa, czyli rogatego bóstwa. Który z kolei mi jest bardzo bliski, to chciałam powiedzieć, że od dawna on jest mi tak bliski, tak w ogóle bóstwa celtyckie są mi bardzo bliskie. Mhm. Ja zaczynałam od rodzimowierstwa i tak jakoś, tak ja szanuję bardzo te bóstwa słowiańskie, ale jakoś tak ciągle była pustka, dlatego odeszłam od rodzimowierstwa i bardzo długo zagłębiłam się w Wika i tak, ale tak mimo, że trochę odchodzę od tego, to jednak te bóstwa celtyckie wciąż są bardzo bliskie mojemu sercu. Okay. Czyli poczekaj, zapiszę cechę wspólną dla nas znowu. Ten Kernunos i ogólnie rogate bóstwo jako Herne i w ogóle rogate bóstwo, które tak naprawdę dzisiaj nazwano go Kernunosem, zgodnie z tym przekazem historycznym na kolumnie i kilkoma innymi przykładami, kiedy jest ta nazwa zachowana. Ale też jest to taka, właśnie jestem ogromnym fanem i pracuję z tymi energiami przede wszystkim, które są bardzo pierwotne. I ten właśnie Kernunos obrazuje tą pierwotną siłę. Tak, dokładnie. Siłę takiego po prostu pierwotnego bóstwa, które było dużo, dużo przed, zanim człowiek nazwał ją w określoną formę. I to mnie kompletnie pasjonuje, dlatego mnie też. Morrigan i Kernunos jest tym, są tymi bóstwami, które są obecne w mojej praktyce, które cały czas zajmują bardzo wysokie gdzieś tam miejsce w moim życiu, do których cały czas wracam i te bóstwa są obecne w moim życiu. Ale odnośnie do tego, co mówiłem, czyli o tej niespodziance, którą zgotował mi druidyzm na mojej ścieżce, jest właśnie odkrycie bóstw lokalnych. Mhm. Dlatego, że druidyzm bardzo silnie pracuje w tej praktyce druida. Bardzo silnie wracamy do... odnawia się związek z ziemią, na której żyjemy, na której przyszliśmy na świat. No to, co nas otacza znowu. Czyli ja akurat żyję na Warmii i Mazurach. Ogólnie mieszkam blisko Iławy, czyli w dawnej pruskiej Pomezanii. Więc siłą rzeczy ten druidyzm skierował mnie na połączenie z dawnymi Prusami. Czyli odkąd tak naprawdę podążam tą drogą, w sensie drogą właśnie tą taką trochę pruską, można powiedzieć, odkrywaniem tej pruskości w sobie, tych moich korzeni, tej ziemi, na której żyję, czyli gdzieś od 2-3 lat, kiedy bardzo silnie odkrywam połączenie właśnie tego, nazwijmy to pierwotnego wyobrażenia bóstw, pierwotnej energii bóstw, do odniesienia właśnie do mitologii, całego właśnie przedstawienia bogów u starożytnych Prusów. Czyli takie bardzo, bardzo fajne postacie do, bardzo fajne, no nazwijmy to osoby, bo nie chcę używać postaci, bo to brzmi tak bardzo lekceważące, ale do jakby bogów można porównać właśnie bardzo często fajne znaczenie i ciekawe do odkrycia, jak na przykład celtycka Ceilach, czyli bogini starucha, znana też w Szkocji, ale i w całych sumie tych celtyckich plemionach. Jako starucha zimy jest to wyobrażenie takiej bogini w tej ostatniej formie, czyli starucha, mądra, wiedząca, czasami trochę niebezpieczna, ale taka właśnie magiczna wiedźma, taka w wyobrażeniu właśnie staruszki. Łączy się też poniekąd z naszą słowiańską, taką można powiedzieć, babą Jagą, jako babą Jędzą w tej tradycji słowiańskiej, rodzimowierczej, o której też wspomniałaś, ale i właśnie odkryłem te silne połączenie z Raganą, czyli z Pruską, z pruskim, można powiedzieć, poniekąd odpowiednikiem tej energii, tego wyobrażenia bóstwa u Prusów, czyli właśnie bogini wiedźmy. Więc ta praktyka, o którą pytałaś odnośnie bogów, jest właśnie u mnie w trakcie ewolucji, czyli tak naprawdę
Celtyccy bogowie są w mojej praktyce obecni, w takiej bardzo indywidualnej, osobistej, nazwałbym wręcz intymnej. Intymnej. Ja mam to samo. Ale też jakby odkrywam cały czas to połączenie z ziemią, czyli ten druidyzm pcha mnie dosłownie, mówiąc kolokwialnie, w objęcia trochę tej pruskości, czyli że jeśli chcę pracować właśnie z tym, co mnie otacza, z duchami miejsca, z tym wszystkim, co jest magiczne tu na tej ziemi, na której żyję, no to druidyzm tutaj w tej celtyckiej formie nie pomoże. Muszę właśnie odkryć to połączenie w pruskich nazwach, to co dla ludzi żyjących tutaj niegdyś było magiczne i nosiło jakby moc, tak to nazwijmy. Wiesz co, to mi tak jakby naturalnie przywodzi do głowy pytanie, a mianowicie, czy druidyzm jest dla każdego? Czy każdy może to praktykować? Wiesz co, myślę, że druidyzm jest ciekawą formą duchowości, ale też nie jest łatwy, z tego względu, że bardzo łatwo się nim zachłysnąć jako tym stereotypem. Czyli, że bardzo fajnie można nałożyć na siebie łatkę druida, jestem druidem, choć ja cały czas jeszcze uczę się określania tego, więc jak mnie przedstawiłeś, że Emrys jest druidem, ja cały czas jakby przepracowuję to ze względu na stereotypy, czyli... No tak, bardzo, rozumiem. Bardzo ciężko spotykamy się no, po prostu ze śmiechem, że o, druid. dla mnie osobiście jest to po prostu forma i staram się to sobie odmieniać ten stereotyp cały czas w sobie. I jakby to określenie druida jest dla mnie nazwą po prostu ścieżki, którą kroczę, czyli właśnie odkrywaniem tego związku z ziemią, podążanie takie właśnie bardzo indywidualne, intymne, z tą taką magią, no to jest podróż tak naprawdę do wewnątrz, do nas samych. Dlatego myślę, że nie jest to droga dla każdego. Na pewno jeśli ktoś czuje to połączenie bądź jest zainteresowany druidyzmem, jak najbardziej może bezpiecznie w to wejść, zacząć czytać, zgłębiać tą wiedzę. No i myślę, że najlepszym sędzią do weryfikacji jest jak najbardziej życie, czyli ta praktyka życiowa, codzienna, która zweryfikuje, czy jest to droga dla tej osoby, czy też zupełnie się w tym nie odnajdzie. Mhm. A powiedz, bo ty mówisz, że przepracowujesz nazywanie siebie druidem. Tak mi teraz spadło. Na początku cię pytałam, mówiłam ci, że ileś tam lat trwało to, żeby zasłużyć na to miano. Dokładnie. To powiedz, jak to jest u ciebie? Jak to w ogóle wygląda? Jak na przykład ktoś byłby, powiedziałby sobie, ogląda ktoś ten film i mówi, wow, tego w życiu szukałem. To jest ten element, który jak włożę w moje życie, to będzie ono pełne. Więc powiedz mi, czy to jest tak, że jak się zacznie zgłębiać druidyzm, wejdzie się na tą ścieżkę i inne rzeczy zacznie się praktykować, to czy można się już nazwać druidem? Czy na przykład trzeba przejść tak jak dawniej, jakieś nauki, praktykę u kogoś, żeby móc się tak nazywać i jak to było w twoim przypadku? Okej, więc właśnie o tym, o czym zacząłeś, właśnie dobrze, że do tego wróciłaś, bo też kompletnie się rozgadałem na inny temat i zapomniałem kompletnie o tym, czyli o tym okresie takim właśnie legendarnym, historycznym, ale legendarnym, bo to jest też jakby jeden ze stereotypów, czyli że żeby zostać druidem dawniej, trzeba było przez minimum 20 lat, około 20 lat studiować, uczyć się na pamięć wszystkiej, całej tej wiedzy od druidów, żeby też nim zostać. No i jeśli się nie mylę, jest to też przekaz Juliusza Cezara typowo. Tak. Więc jakby mamy ten przekaz historyczny, jest on jak najbardziej poprawny. Tyle, że w takim już rozjaśnieniu tej kwestii całkowitej druidzi prawie na pewno opierali się na cyklu metonicznym, czyli na cyklu lunarnym, na kalendarzu lunarnym. Więc ten okres nie wynosił 20 lat, a konkretnie 19. I ten cykl metoniczny oznacza, tak bardzo pokrótce opowiadając, tak naprawdę te same fazy Księżyca w konkretnym dniu. Czyli co 19 lat cykl Księżyca jest taki sam, no co 19 lat wcześniej. Czyli jest to pewien stały cykl lunarny, który właśnie odmierzał ten czas, o którym Juliusz Cezar najpewniej wspominał jako około 20 lat praktyki. Więc był to cykl metoniczny, lunarny, którym druidzi odmierzali właśnie czas. Więc było to 19 lat, nazwijmy to, praktyki u druida, żeby zostać druidem. Dzisiaj, współcześnie,
ta kwestia, kim jest druid, jest cały czas właśnie sporna, bądź może specjalnie trochę nierozwiązana, z tego względu, że czy potrzeba jakiejś organizacji, wstąpienia do zakonu, szkolenia się, odbycia kursów wieloletnich, czy ta potrzeba jest konieczna, żeby określać się druidem? Myślę, że nie. Z tego względu, że to, co mówiłem przed chwilą, jeszcze raz tego użyję, najlepszym sędzią dla mnie, pod którym ja oceniam, czy ktoś jest druidem, czy ktoś zasługuje na to miano, czy nie, czy kimkolwiek innym, jest życie, czyli jego życie. Praktyka, to jakim jest człowiekiem, no i albo się to kupuje, albo się nie, i myślę, że każdy z twoich widzów, każdy człowiek może sobie zadać takie pytanie, jak kogoś postrzega, czy ten ktoś zasługuje na to miano, czy podąża tą drogą i jest to zgodne z tym, co określa się jako druidyzm, czy też nie, ale tą drogą druidyzmu podążałem właśnie, nazwijmy to indywidualnie, to co mówiliśmy, bardzo w intymnej swojej osobistej praktyce, ale nastał też taki czas, kiedy myślę, jak każdy, zacząłem poszukiwać takiego połączenia, żeby nie być w tym sam, żeby też nie oszukujmy się, ta wiedza, która zwłaszcza na tym naszym polskim rynku magicznym, duchowym, jest no trochę uboga, więc, no tak. Jeśli sięgamy do jakąś lektury o druidach, to jest to najpewniej jakaś zmianka w książce historycznej, więc odkopujemy cały czas te mrożonki, ale ta duchowość no, czeka na odkrycie przez nas samych i bardzo często jest to trudne do przeskoczenia, mając za nadrzut tylko historyczne opracowania. No i tak samo było ze mną. I powiem ci, że trafiłem na wspaniałych przyjaciół z Wielkiej Brytanii, którzy byli druidami w zakonie bardów, owatów i druidów w tak zwanym obodzie. I oni byli tam od wielu, wielu lat, już dawno po odbytym szkoleniu. No i byli na tyle mili, że dzielili się ze mną swoimi spostrzeżeniami, tym właśnie jak patrzą oni na druidyzm. Bardzo często nieoficjalnie dzielili się trochę materiałami, ale o tym nie wspominajmy, którymi trochę nie powinni, ale też jakby utwierdziło mnie to w przekonaniu, bo byłem zawsze indywidualistą. Czyli jeśli miałem się zapisać do jakiejś grupy, no nie, to kompletnie nie było czymś moim. Rozumiem, doskonale to rozumiem. Nie dałem się nigdy zamknąć w jakimś określeniu, więc to jak zareagowałem właśnie mówiąc, jak nazwałeś mnie właśnie druidem, to jest coś, co przepracowywuję cały czas osobiście, czyli jakby zamknięcie mnie w jakieś struktury. Ja zawsze chciałem być wolnym indywidualistą i moja praktyka jest moja, ale druidyzm skłonił mnie do tego, dlaczego w to wszedłem w takiej oficjalnej formie, dlatego, że pozostawił mi wolny wybór tak naprawdę, czyli ta moja praktyka w dalszym ciągu jest moja, sam o tym decyduję, ale jednocześnie mam mnóstwo materiałów, mnóstwo dziedzictwa takich no, dawnych do odkrycia, do wyciągnięcia i do wdrożenia do swojej praktyki, tak jak mówisz o tym pustym miejscu, czyli dla mnie druidyzm wypełnił to puste miejsce w mojej praktyce, w mojej mistyce, której mi brakowało w tej formie takiej, nazwijmy to, czarostwa, magii. To wszystko było dla mnie takie fajne, praktyczne, ale jednocześnie puste, bez formy. Rozumiem. I ten druidyzm wpasował to wszystko, nazwijmy to mnie, w jakąś formę, która jest zgodna i ze mną, i ze światem, i z tą praktyką. Już poniekąd do tego nawiązałeś w swojej wypowiedzi teraz, a chciałam ci zadać pytanie, czy jak ty uważasz, czy można praktykować druidyzm samodzielnie, czy koniecznie właśnie trzeba dołączyć do jakiegoś zakonu, czy zgrupowania? Jakie określenie jest bardziej poprawne na stowarzyszenie druidów? Wiesz co, wiele funkcjonuje określeń bardziej jako zakon. Zakon, tak myślałam. Tam, gdzie właśnie, można powiedzieć, ja się zrzeszyłem, funkcjonuje to właśnie jako zakon i w sumie druidzi nie boją się tego określenia jako zakon, ale te formy nie są takie bardzo ścisłe i bardzo wiążące. Jest to po prostu określenie bardziej filozofii życia i drogi takiej duchowej. W formie zakonu, w nawiązaniu w takim trochę honorze do tych dawnych zakonów druidystycznych, właśnie tych starożytnych. Więc w takiej formie dzisiaj jest to nazywane jako zakon, ale możemy też mówić jako grupa, po prostu organizacja druidów, grupa druidów. I powiem ci, że
czy warto się angażować właśnie w jakieś ugrupowania, czy można być druidem samodzielnie? Myślę, że jedno i drugie na tak, z tego względu, że samodzielna praktyka, sam byłem właśnie tym indywidualistą, czyli kopałem wszędzie, gdzie tylko mogłem w poszukiwaniu tej wiedzy. Jest to możliwe, tylko że jest to o wiele, wiele trudniejsze, z tego względu, że bardzo dużo tej wiedzy, zwłaszcza w internecie, jest... No właśnie. Zgrupowanie pewnie ma jakieś źródła, prawda? Jakiś dostęp, tak jak mówiłeś wcześniej, dostęp do jakichś źródeł historycznych, jakieś takie może mniej znane, jak ty mówiłeś tam, że nie powinni się czymś dzielić, a się dzielili, no to normalnie byś tego nie odkrył, nie? Bez nich. Dokładnie, dokładnie. Ale i to mnie, wiesz co, byłem właśnie tym trudnym przypadkiem, właśnie nawiązał do tego, że się dzielili tą wiedzą, gdzie też niekoniecznie trochę powinni, ale bez tego też nie zobaczyłbym właśnie tej drugiej strony, że mogę zostać sobą, że nie muszę nakładać na siebie żadnych form ciasnych spojrzenia na świat. I dzięki temu się jakby zaangażowałem potem i dołączyłem do zakonu, odbywając właśnie pełen kurs szkolenia i czerpiąc tej wiedzy już bezpośrednio legalnie. No tak. Z kolei, jeśli chodzi o tę właśnie praktykę indywidualną, to w internecie powiem ci, że przeglądałem czasami sobie strony w internecie odnośnie druidyzmu, czy artykuły, które poruszają temat druidyzmu, no i całkowicie jest tam bardzo dużo elementów poplątanych, czyli o druidyzmie piszą bardzo często osoby, które druidami nie są, bądź w ogóle nie podążają drogą druidyzmu, traktując to jako nośnik no bardzo fajny, jeśli chodzi o wyświetlenia. Wyświetlenia. Czy... Dlatego ja cię zaprosiłam do odcinka. Nie chciałam tego sama nagrywać, więc w internecie funkcjonuje bardzo dużo właśnie tej wiedzy, która może po prostu wprowadzić w błąd, bądź dać zniekształcony obraz tego druidyzmu i bardzo często zniechęcić do dalszej praktyki. Więc o wiele bardziej skłaniam się do teraz, patrząc z punktu mojego doświadczenia, bardziej skłaniam się do dołączenia do jakiejś grupy takiej poważnej, która faktycznie podąża tą drogą druidyzmu, która dysponuje też materiałami i wieloletnią praktyką w odkrywaniu tego, czyli może zaoferować nam rozwój i intelektualny, i tej naszej duchowej drogi. No bo nie oszukujmy się, ta wiedza, którą oferują zakony, taka właśnie dobrze zebrana, dobrze przedstawiona i w dobrej formie zaoferowana, jest tak naprawdę pokarmem dla naszego rozwoju dalej. Dlatego, że bardzo często, jak poszukujemy tej wiedzy sami, no utkwimy w jakimś martwym punkcie i nie jesteśmy w stanie podążyć dalej, bądź przeczytamy coś, co jest bardzo często nieprawdą, a skutecznie nas zniechęci do dalszej praktyki. No tak, a powiesz, czy w Polsce są jakieś zgrupowania? Czy to zgrupowanie, do którego ty należysz, chyba coś mi się obiło uszu, oni mają stronę internetową, tak? I o tam można, tam się można jakby zarejestrować, nie wiem, czy to dobre określenie zapisać. Tak, dołączyć. Dołączyć, no, a czy w Polsce można na przykład brać udział w świętowaniu, w celebracjach z innymi druidami, czy nie? jak to wygląda? Tak? Tak, ale to też jest bardziej złożone, wiesz co, bo z mojej obserwacji druidyzmu w Polsce, tej takiej wieloletniej już, znam wiele osób, które podąża tą drogą, ale u nas w Polsce mam wrażenie, że jest to droga bardzo indywidualna. Czyli nie oszukujmy się, kilometry, odległość też robią swoje, bo nie każdy może dojechać i się spotkać, a ten druidyzm bardzo się rozwija w Polsce, zwłaszcza w ostatnich 2 latach jest jakiś boom na druidyzm, więc też jakby to widzę, obserwuję to, że coraz więcej ludzi się tym interesuje, jest ich więcej, ale wciąż jest ich za mało, żeby robić wspólne święta pod szyldem jednej organizacji jako typowo druidycznej. Więc ten druidyzm jest w Polsce bardzo indywidualny, skupiony na poszczególnych osobach jako ich indywidualnej praktyce. Może w przyszłości się to zmieni. Z kolei jeśli chodzi o organizacje, to w Polsce funkcjonują w sumie 2, o których wiem, w sensie no w sumie są jedyne w zasadzie. Na południu jest druid, który jest trochę z zupełnie innego nurtu niż ja, więc to akurat pominę, bo też nie chcę robić ani reklamy, ani antyreklamy, więc zostawiam południe w tej kwestii jego. Jeśli chodzi o moje jakby działania, czyli właśnie z Zakon Bardów, Owatów i Druidów,
jako obwód, do którego dołączyłem. Istnieje wciąż możliwość jakby spotkania i ze mną, i spotkania się w celebracji roku, dlatego też, że też prowadzę grupę taką bardziej ogólnopogańską, gdzie są ludzie, którzy się nie identyfikują, ale też typowi rodzimowiercy, więc spotykamy się na tych wspólnych świętach 8 w roku największych, gdzie wspólnie celebrujemy właśnie cykle, właśnie to połączenie z naturą, z bogami, z przodkami, też z duchami miejsca. I poniekąd moja rola i moja obecność sprawia też to, że są w tym obrzędzie wątki typowo z druidyzmu. No też pełnię tam funkcję kapłańską, też biorę udział w obrzędzie, czasami też się bardzo często tworząc od podstaw. Więc jakby ta forma jest obecna, ale niekoniecznie w takiej formie typowej organizacji druidów w naszym kraju. Takiego wątku niestety nie ma. Z kolei jeśli chodzi o zakon, do którego właśnie, którym wątek poruszyliśmy, to jest to niestety bądź stety bardzo duża organizacja międzynarodowa, która została założona w Wielkiej Brytanii, obejmuje ogólnie 50 krajów na całym świecie. Teraz chyba liczy około 26 tysięcy członków, więc jest ogromna. No ale właśnie minusem jest to, że jeśli chodzi o polskie wersje językowe czy kursu, materiałów, bądź też nawet strony internetowej, no to niestety wszystko jest w języku angielskim. Angielskim. Dokładnie. Tak myślałam. To jest ta przeszkoda, którą jakby trochę trzeba pokonać. Ja staram się z kolei tworzyć trochę analogicznie do tych działań właśnie zakonu polską trochę alternatywę, żeby każdy, kto ma ochotę zgłębić druidyzm, mógł też wejść na moje social media i tam odkryć ten druidyzm w coraz to szerszej formie i żeby ta wiedza też była w jakimś stopniu osiągalna i dostępna. Tak, gdzie Was serdecznie zapraszam. Jeszcze raz przypominam, to mówiłam też na początku filmu, powiem teraz, że macie wszystkie linki w opisie, więc wystarczy sobie kliknąć i tam wszystko znajdziecie. Słuchaj, już do tego nawiązywałeś, ale też muszę zapytać, rzetelne źródła o druidyzmie. Jakie książki polecasz? Na początek, jakby ktoś był zainteresowany. Dokładnie. Na początek, wiesz co, możemy sięgnąć przede wszystkim do mitologii, dlatego że mówiłem, że dużo na polskim rynku, ogólnie w polskich tłumaczeniach, w polskiej wersji językowej, dużo jest rzeczy historycznych typowo, opartych na archeologii, na przekazach właśnie tych typowo suchych, nazwałbym, o druidach, o celtach ogólnie, ale dobrym krokiem jako pierwszym jest trochę nudny, trochę oklepany Gąsowski, czyli mitologii świata, takiej czarnej, małych książeczkach. To jest taki, myślę, że pierwszy dobry krok, żeby się zaznajomić z tym. Funkcjonuje, nie pamiętam teraz autorów ogólnie, ale funkcjonuje też słownik mitologii celtyckiej. To też jest dość starsza książka sprzed kilku lat, ale jeśli ktoś sięga po tą wiedzę o druidyzmie, to zetknie się prędzej czy później z no, pewnym takim ciosem trochę z liścia w twarz, kiedy spotka się z celtyckimi nazwami. Czyli jest to bardzo często nazwy nie tylko bogów, ale i świąt, bądź określeń typowo w języku walijskim, irlandzkim, więc no, jest to na samym początku ciężkie do przeskoczenia, żeby wiedzieć, o co w ogóle chodzi i co to są za nazwy. Więc taka książka jak Słownik Mitologii Celtyckiej też się przyda, żeby te nazwy móc sobie wytłumaczyć i wiedzieć, o co chodzi. Potem już mamy kilka pozycji odnośnie samych druidów. Nie pamiętam teraz nazwiska. Wiem, że jedno napisał Peter odnośnie druidów. Taka ładna, zielona. Wiesz co, jak widać? O, właśnie. Jedno takie, nie wiem, czy będzie widać. Widać. A możesz trochę podnieść do góry? Nie, musisz trochę podnieść do góry, zasłonić sobie twarz. Zapomniałam, że... O, właśnie. Tak, teraz widać. Bo jesteś wykadrowany do tego, do filmu. mogę polecić z wydawnictwa Cyklady. Jeszcze nie jest Białym Krukiem, ale trochę trudno ją dostać, bo jest już trochę, nazwijmy to, starszą książką na naszym polskim rynku. Ale myślę, że jest bardzo, bardzo fajnym podejściem, takim pierwszym krokiem odnośnie samych druidów. Tylko, że tutaj ta wiedza jest bardzo historyczna. Też jest to książka, którą nazywam jako suchą. Czyli jeśli chodzi o duchowość,
No nie. Kompletnie o niej nie opowiada. Jeśli ktoś chce poznać tak skrupulatnie te dawne wyobrażenia historyczne o druidach, jak to wyglądało kiedyś, jest to dobry krok. No dobrze, dziękuję Ci. Jeszcze wszystko oczywiście opiszę w opisie. No i słuchaj, tak słowem końcowym, co mógłbyś powiedzieć tym, którzy są zainteresowani druidyzmem? Co mógłbym powiedzieć? Zaskoczyła się to pytanie. Kurczę, kreatywny bardzo. Wiesz co, przede wszystkim taki mój przekaz jest taki, że druidyzm jest faktycznie piękną drogą. Jest to coś, co miało ogromny wpływ na moje życie ogólnie, na moje podejście, na spojrzenie na świat. Więc jeśli ktoś się zastanawia, czy druidyzm jest dla niego, albo po prostu stawia te niepewne kroki na druidyzmie, czuje się w tym jeszcze niepewnie, co może druidyzm mu zaoferować, to na bazie mojego doświadczenia u mnie zmienił bardzo dużo. Jest to taki zdecydowany krok, ale w dobrą stronę, czyli wyprowadził mnie z takiego trochę zagubienia, bo byłem taki, wciąż jestem mroczny, czyli to, co mówiłem na samym początku, czyli ta dawna moja magiczna trochę przeszłość związana też z czarostwem była taka bardzo buntowniczej natury, a druidyzm wprowadził mnie w takie porządne, zdrowe ramy praktyki, która podniosła mnie bardzo do góry i nadała właśnie rytm całemu mojemu życiu na różnych płaszczyznach. Więc jeśli ktoś się zastanawia, to jakby wdrożenie czy sprawdzenie druidyzmu jako swojej ścieżki duchowej praktycznie nic nie kosztuje, można tego zakosztować czy przez kontakt ze mną, czy samemu wyszukując informacje i to odkryć. I druidyzm myślę, że wciąż czeka na odkrycie. Na odkrycie, no tak, pewnie. Mam nadzieję, że ten film na pewno zasieje jakieś ziarno zainteresowania druidyzmem. Emrysie, bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że film się Wam podobał. Wszystkie niezbędne linki do socialów Emrysa oraz do książek, które polecał, do strony zgrupowania zakonu, do którego należysz, też znajdziecie w opisie. Standardowo, jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie do Emrysa na jego Instagram oraz stronę. No i tak, dziękuję Ci jeszcze raz za to, że poświęciłeś czas mnie i moim widzom. Chcesz jeszcze coś powiedzieć? Chciałem też podziękować Tobie za to spotkanie. Powiem Ci, że też było dla mnie naprawdę przyjemnością móc z Tobą porozmawiać i też gdzieś Twój kanał zawsze był obecny w moich kartach na YouTubie zwłaszcza. Tak? O, gdzieś, super! Obecna i wizualnie, i nie tylko w moim świecie tutaj. O, to bardzo mi miło. Szalenie miło, że mogłem Cię poznać i mogłem z Tobą zamienić te kilka słów. Mam nadzieję, że się nie rozgadałem za bardzo. Nie. Bardzo przyjemnie Ciebie słuchało, a ja cały czas musiałam poprawiać słuchawki, więc jeżeli cały czas tam wkładam coś do ucha, jak to widzicie, to przez to, że cały czas mi wypadają, mam za małe uszy i mi po prostu słuchawki każde wypadają z uszu. Dlatego tak się majdam tutaj. Dobra, kończymy. Dziękuję Ci jeszcze raz, Emrysie, za obecność. Wpadajcie na jego sociale. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku.